Witajcie, 26 marca. Znajduję się na polu, gdzie jest zasiana i aktualnie rośnie odmiana Excentric, rzepak hybrydowy. Odmiana zasiana w ilości 30 sztuk na metrze kwadratowym. Widać, że na większości pola ten wzrost jest dość harmonijny, jest taka równa płaszczyzna, nie ma jakichś takich wybujałości aż mocnych. I ten rzepak też tutaj został zasilony, można powiedzieć, azotem i siarką. Wszystko takie kompleksowo zostało podane. Na dzień dzisiejszy przymierzam się do zastosowania grzybówki z mikroelementami i będzie zastosowany na tym polu Toprex razem z doktorem Greenem. Tutaj wszystkie takie składniki, mikroelementy pod rzepak w doktorze Greenie są, więc kiedy przyjdzie ciepło i będzie pogoda, to z pewnością zaraz taki zabieg wykonam. I też zabieg będę robił regulacji, samej regulacji jeszcze. Może to będzie tak naprawdę kilkudniowy odstęp, może 2-3-4-dniowy, nie wiem, w zależności jak pogoda będzie, jak ten rzepak będzie rósł, kiedy przyjdzie ciepło. Rzepak ten dość mocno też rośnie do góry, więc też regulację będę stosował dla tego osobno. A Toprex, można powiedzieć, że trochę już jest spóźniony, bo ten rzepak już miejscami ma nawet 30 cm wzrostu, więc tutaj Toprex, na pewno jego działanie regulacyjne będzie troszkę słabsze w tym wzroście już, bo powinien być stosowany troszkę wcześniej, ale pogody nie było. I dlaczego regulator będzie szedł osobno? Dlatego, że Wam pokażę miejsce, gdzie mimo, że jest lepsza ziemia, lepszy taki kawałek, troszkę takiej glinki tutaj występuje, mamy utrzymującą się zbyt dużą wilgotność w tej warstwie ornej i niestety rzepak, jak zobaczycie na filmie, od razu widać różnicę. Tu po lewej fajny zielony, a tu po prawej się dusi. Widać liście fioletowe, rośliny wyhamowane, a naprawdę tutaj rzepak z jesieni był super. Tutaj normalnie wszystko, całe pole było zielone, a widzimy, jest taki zarys, można powiedzieć okrągły, gdzie mamy pole niestety z tą dużą wilgocią. Jak wejdziemy tu zaraz obok, to zobaczycie, że schodzą ścieżki, tu po prostu noga sama wchodzi, jest takie masło, tej wilgoci jest dużo. No w ścieżce jest udeptane kilka razy, więc jest inaczej. I niestety ten rzepak, nie chce go regulować tutaj tym regulatorem samym, dlatego tutaj pójdzie Toprex. Mam nadzieję, że się zrobi ciepło i ten rzepak będzie się szybko regenerował, bo na całości będzie stosowany Toprex, mimo że te rośliny są jakie są, no ale niestety opryskiwacze nie będę jechał wybiórczo. Ale mam możliwość taką, że jeżeli samym regulatorem będę jechał, to po prostu gdzie jest takie to miejsce, opryskiwacz wyłączony, nie robię regulacji, dopiero tutaj w tym momencie włączę poszczególne sekcje i tak dalej, żeby wykonać tą regulację tego wzrostu. Takie są przewidziane zabiegi, jeśli chodzi o rzepak. Czemu stosuję jeszcze regulator wzrostu? Dlatego, żeby pokażę Wam, mamy tutaj pęd główny, tak, i on tutaj, tu pąk kwiatowy już siedzi i to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy mieli te temperatury 20 stopni, 15 i tak dalej. Wiadomo, że noce mogą być chłodniejsze, ale ten rzepak naprawdę będzie wtedy intensywnie przyrastał, więc tutaj już Toprex za bardzo nie pomoże pewnie regulacją. Fajna grzybówka na pewno, bo mamy dwie substancje czynne i tak dalej, więc jeśli chodzi o efekt grzybobójczy, to powinno być ok. Ale tej regulacji Toprex już nie zrobi takiej mocnej, więc dlatego tutaj będę stosował regulator, żeby ten pęd za bardzo nie wyszedł do góry, a żeby te jeszcze pędy boczne miały możliwość się rozwinięcia, żeby ten plon jeszcze budować, póki nie jest za późno.
rzepak ogólnie na całości pola wygląda super, oprócz tego kawałka, który niestety jest bardziej mokro i rośnie jak rośnie. Widać, że jest ta wilgoć mocna, bo są liście fioletowe, czyli tutaj dostępność w ogóle jakiego tlenu, cokolwiek, czy w ogóle fosfor, wszystko jest przez tą wodę blokowane. W ogóle cała roślina jest taka przygaszona. No i niestety, no, ładny kawałek pola. Może to odbije się, zregeneruje. Czy to będzie później kwitło, nie wiem. No jest taki moment takiego kawałka, że gdzieś tam może to nadrobi. No, jeżeli tu regulacji nie będę stosował typowo, no to może ten rzepak się jeszcze uratuje. Tak to wygląda, jeśli chodzi o odmianę Eccentric. Ogólnie jestem zadowolony z tej odmiany póki co, jeśli chodzi o wygląd i pokrój i tak dalej. Naprawdę dość przyzwoicie to wygląda. Zobaczymy, co przyniesie tutaj kwitnienie, cały okres wegetacji. No i jak można powiedzieć, ten wspaniały wygląd tego rzepaku, jak to się przełoży na plon. To tyle, jeśli chodzi o odmianę Eccentric. W kolejnym filmie będziemy się widzieć już niebawem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć Wam!